Ja mam jeszcze ostatnie dwa pytania, żeby tutaj jednoznacznie wybrzmiało, bo pan minister na pewno wie, jaka jest struktura rynku farmaceutycznego w Polsce. Ile stanowi to kapitał polski, a ile jest zagraniczny? Szanowna pani poseł, większość tych aptek oczywiście. Senator. Przepraszam, szanowna pani senator, przepraszam. Oczywiście większość stanowi udział kapitałowy Polski. Tylko ja za taki kapitał Polski dziękuję, jeżeli spółki są rejestrowane na Cyprze. Więc taki kapitał Polski jest też w żaden sposób nieatrakcyjny z punktu widzenia państwa, z punktu widzenia podatkowego, z punktu widzenia pewnego patriotyzmu gospodarczego. Więc właśnie dlatego, że myśmy w 2017 roku wprowadzili tę regułę, nie doszło do masowych przejęć kapitałowych firm izraelskich, firm amerykańskich, firm niemieckich. No były zapowiedzi przejęcia aptek, udało się tego uniknąć. Cieszmy się z tego, że to jest kapitał polski, ale to nie zmienia faktu, że sieci polskie no nie mogą doprowadzać do zniewolenia farmaceutów, nie mogą obchodzić przepisów. Prawo musi być równe dla wszystkich. Ja myślę, że równie szybko jak w tej ustawie państwo się zabierzecie za receptomaty, tutaj dopiero trzeba pilnego działania, bo to grozi zdrowiu Polaków, a tutaj widzę, że tylko pozorne ruchy Ministerstwa Zdrowia. Dobrze, ja w takim razie już dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani senator.